Biegali, kopali i bramki strzelali. Za nami turniej piłkarski Biała Cup 2018. Organizujemy takich turniej około 6 do roku. Na tych turniejach występują wszystkie nasze dzieciaki. Seria tego turnieju pierwsza odbyła się w tamtym tygodniu, a w tym tygodniu jest dla kolejnych roczników. W tamtym tygodniu występowały roczniki 2008 i 2011. W tym tygodniu występują roczniki 2010 i 2012. Podczas turnieju rywalizowały ze sobą kluby z Białej, Brzegu, Nysy, Otmuchowa, Czarnową, Zgrodkowa, Zdzieszowic i Prudnika. Trzeba dużo znać trików, żeby biec do bramki. Trzeba dobrze strzelać, mocno oczywiście i podawać dużo, grać zespołowo. Trzeba umieć kiwać i trzeba po pierwsze umieć grać. Można uczyć się sportu różnego i umiejętności, żeby grać mecze piłkarskie. Ostro krzyczymy i dopingujemy dzieciaki. Jest fajna zabawa, także nieważny wynik, ale ważne, że fajnie się dzieci bawią. Warto uczestniczyć w takich turniejach, bo dzieci się inaczej rozwijają. Dziecko nie gra przed komputerem, tylko ma 2 razy w tygodniu trening i co któryś tam tydzień ma turniej, na którym pokazuje te umiejętności, które się nauczył. W przedsięwzięcie mocno zaangażowali się rodzice, którzy przygotowali między innymi poczęstunek. Rodziców mamy bardzo aktywnych, naprawdę możemy na nich liczyć, bo w każdej sytuacji są, wspierają dzieci, pomagają nam tutaj w organizacji. Mamy stanowisko z ciastami, jest kawka, herbatka, zimne napoje mamy, panowie stoją przy stoisku z grillem. Po raz drugi turniej zorganizowany jest na nowym obiekcie sportowym, który został w lipcu 2017 roku oddany do użytku. W ramach inwestycji powstały 3 boiska, wielofunkcyjne, na którym można grać w piłkę siatkową, koszykową i ręczną, kort tenisowy z trawiastą nawierzchnią i boisko do piłki nożnej. Dodatkowo wybudowany został budynek sanitarno-rekreacyjny. Biała nie miała tego typu jeszcze obiektu, czyli tak zwanego orlika. Podjęliśmy decyzję w 2015 roku, że taki obiekt wybudujemy. Dofinansowanie mogliśmy jedynie pozyskać z Ministerstwa Sportu. Udało nam się to pozyskać w 25%. Całkowity koszt tego obiektu to 2 660 000 zł. Z tego 642 000 pozyskaliśmy z środków zewnętrznych. Nowy obiekt służy mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom. Bardzo nam go brakowało. Dzieci bardzo chętnie przychodzą, trenują. Jest tu bezpiecznie. Jest bardzo fajny kompleks, naprawdę polecamy. Świetny. 3 w 1. Można i wykąpać się, jest naprawdę dobre zaplecze. Lepiej się gra, a tam było kiedyś asfalt był. Nie można się wydrapać kolan, tylko jak się upadnie, to nic się nie dzieje. Dzięki tego typu obiektom dzieci się aktywizują. Turniej przebiegał w sportowej atmosferze. Tego dnia wszystkie dzieci były zwycięzcami. Na najmłodszych czekały złote medale.